W projekcie Archeobalt postanowiliśmy rozwinąć koncepcję archeoturystyki, stworzyć szlak turystyczny, który nazwaliśmy Place of Power and Rituals. Wybraliśmy do niego 5 wyjątkowych stanowisk archeologicznych właśnie z regionu Morza Bałtyckiego. Znajdują się na terenie Szwecji, na terenie Danii oraz na terenie Polski. My personal experience is that we can and must bring these sites together. And on a European level, I think it is important to create within Europe these regions where you have an emotional participation over the nation's borders to feel like a common heritage that by several reasons have been separated before, and rebuild it to create an emotional European common heritage, not only a scientific common heritage. So for me, the most important parts of the Archeobalt project have been working with our colleagues in Sweden and Poland to understand how we do archaeology in similar but different ways, and how we can make archaeology sustainable for tourism, and also ensure that we cross over our expertise and learn from each other, which I think we've done really successfully during the project. Genezą tego projektu są tak zwane Dni Otwarte, które mieliśmy okazję poznać na terenie Borholmów. Okazuje się, że w Danii jest taka tradycja, iż w trakcie ostatniego bądź jednego z ostatnich dni wykopalisk urządzany jest tak zwany Dzień Otwarty, kiedy można zapoznać się z efektami pracy archeologów na danym stanowisku, zobaczyć zabytki. So I define archaeotourism as archaeology that's based in the activity of doing tourism in an archaeological site. So often for us it's been based around excavation. Having members of the public come and see our sites and be able to look at our artifacts and understand how archaeologists work. Głównym celem jest popularyzacja dziedzictwa regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie dziedzictwa archeologicznego, które cały czas nie jest dostrzegane, doceniane i nie jest wykorzystywany pełen jego potencjał turystyczny. The Archeobalt project needed to have some elements in common that could connect not only the development of a touristic route, but also the historical elements that could help to understand all these areas as one in common. They had a history in common, some things they share, and this could create a balance in the process that people could see and understand out of what we try to present to them. Something they could see on different places, that they could connect the history, that would help to develop a route on this moment and also in the future, because the idea for this is to present this as a possible project for other sites or for other institutions to create a route. Firstly, the Archeobalt project from the beginning in its design made it possible to finance the inter-travel and the participation of the students in the different digs. Projekt zakłada, że każdy może do nas przyjść, porozmawiać, pooglądać zabytki, zobaczyć, jak wygląda nasza praca. Perhaps the most or one of the most important things related to Archeobalt is how we can promote on one thing the development of the economy via tourism, and the other thing which is very important is showing this other version of tourism. And I'm not talking about the regular adventure tourism, I'm not talking about this, the regular cultural tourism, but this idea of learning by doing, which is by getting to the site, see what archaeologists are doing, feel something that normally people is not allowed to do in a regular museum. I mean, they're not allowed to touch, they're not allowed to feel. And in this case, there is a complete interaction. Na terenie Szwecji takim interesującym miejscem jest właśnie stanowisko w Upokrze. Na terenie Danii są to dwa wyjątkowe stanowiska archeologiczne znajdujące się na wyspie Borholm. Pierwszym z nich jest Sortemult, drugim jest Smorynkiem. Natomiast w Polsce zaproponowaliśmy również dwa miejsca. Pierwszym z nich jest Grodzisko w Owicu, w drugim zaś Twierdza Wisłouście. Twierdza Wisłouście przez wieki pełniła strategiczną rolę ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć współczesnym językiem, decydowała o przepływach strategicznych, ponieważ bez zgody czy bez wiedzy komendanta twierdzy, który podlegał władzom miasta Gdańska, nie można było wpłynąć do portu gdańskiego lub z niego wypłynąć.
Nasze badania dotyczące Grodziska Powidzu rozpoczęły się w 2017 roku, natomiast od 2019 są powiązane z projektem Archeobalt. Dopiero znaleziska archeologiczne pokazały tak naprawdę, jaka jest ranga tego grodziska. Zwłaszcza tak podstawowe źródło jak ceramika, które może nie jest zbyt imponujące, ale jego liczba wskazuje na intensywność zasiedlenia tego grodziska. Z niewielkiej powierzchni, jaką mamy dotychczas odkrytą, czyli około pół ara powierzchni, pozyskaliśmy w tej chwili zbiór, który zbliża się do 20 tysięcy fragmentów ceramiki. Przez ostatnie lata bardzo obecni byli tutaj archeolodzy, którzy kopali w ramach projektu Archeobalt. Dla nas jako instytucji, która swoją działalność w dużej mierze kieruje dla turystów, był to fajny bonus, ponieważ dochodziło do takich zaplanowanych wspólnie interakcji z turystami. Jeżeli chodzi o rezultaty, to są one imponujące, bo z jednej strony w trakcie Dni Otwartych badania prowadzone w ramach projektu odwiedziło ponad 12 tysięcy osób. Jeśli chodzi o ogólną ilość osób, która odwiedziła stanowiska w projekcie, to jest ponad 23 tysiące ludzi, którzy zdecydowało się na to, żeby nas odwiedzić, zobaczyć, jak są prowadzone badania. Więc tutaj mamy ten aspekt dyseminacyjny, czyli te dni otwarte, warsztaty, wykłady, także wykłady online'owe. Na naszych kanałach społecznościowych było bardzo duże zainteresowanie naszym projektem. Widać było, że ludzie są ciekawi swojej przeszłości, swojego dziedzictwa, chcą poznać okolice, w których mieszkają, ale także podróżowali do miejsc odległych o setki kilometrów tylko po to, żeby móc wziąć udział w projekcie i pokopać chwilę z nami. Założenie na początku było przede wszystkim spopularyzować archeologię i archeoturystykę wśród turystów, jak i mieszkańców rejonu Morza Bałtyckiego, a także, wychodząc też trochę dalej, również z Europy czy też Azji, ale powiedzmy jakby ten rejon był naszym docelowym. Pierwotnie zakładaliśmy dosyć bezpieczne liczby, które chcielibyśmy uzyskać w projekcie, zwłaszcza na tak zwanych dniach otwartych, które miały być clue naszego projektu. Zakładaliśmy, że pojawi się około 5 tysięcy ludzi. Tymczasem projekt pokazał nam, że nasze wyobrażenie trochę mija się z rzeczywistością i na dzień dzisiejszy mamy odnotowanych ponad 12 tysięcy wizyt na wszystkich stanowiskach zgromadzonych w ramach projektu. Archeobalt to także jeszcze projekt, przed którym stoją wyzwania. Chociażby część z tych produktów, które już omówiliśmy wcześniej, na przykład gra turystyczna, gra planszowa, czekają też na otwarcie centrów archeoturystycznych. Ze względu na moje doświadczenie marketingowe nawiązałam współpracę z archeologami, których doświadczenie jest bardziej historyczne, aby jak najlepiej przygotować archeoturystykę do nowych trendów, do nowych możliwości, które dają nam zdobycze marketingowe. I w tym celu razem z moją koleżanką zidentyfikowałyśmy nowe grupy docelowe, dokładnie dobrane pod kątem archeoturystyki, ale także przygotowałyśmy działania promocyjne, cały szkic działań promocyjnych, które powinny być realizowane do poszczególnych grup docelowych. W projekcie Archeobalt wdrożyliśmy dwa główne produkty do użytku przez turystów, przez grupy docelowe. Są to w pierwszej kolejności gra planszowa i aplikacje VR z rozszerzoną rzeczywistością. One przede wszystkim mają za zadanie uwrażliwiać, budować odpowiednie postawy wśród odpowiednich grup docelowych, a nieprzypadkowo są nimi głównie młodzież, dzieci, ale też rodziny. Bo to właśnie w naszych domowych zaciszach dyskutujemy o tym, co jest ważne, co jest istotne i jedną chociażby z takich rzeczy jest gra planszowa. Przewidziana dla 5 użytkowników, dla dzieci w wieku od 8 lat. Dzięki niej możemy zapoznać się z historią Morza Bałtyckiego, najważniejszymi zabytkami, ale przede wszystkim też najważniejszymi miejscami. Drugim produktem są aplikacje VR. To jest z kolei też narzędzie przemyślane i adresowane głównie do młodzieży, dzięki któremu dowiemy się o tym, jak wyglądała przeszłość, ale już w cyfrowej rzeczywistości. Te aplikacje spełniają też dwie różne podstawowe funkcje. Z jednej strony pozwalają wydłużyć nam sezon turystyczny. Tak jest chociażby na Wisłouściu,
I dzięki tej aplikacji VR każdy, kto przyjdzie do tego miejsca zimą, kiedy sama twierdza jest zamknięta z powodu hibernujących tam nietoperzy, będzie mógł się zanurzyć w tej cyfrowej twierdzy, zobaczyć, jak ona wyglądała w XVII, XVIII, XIX wieku na głównych etapach zmian architektonicznych. Z kolei partnerzy z Danii i Borholmu, niezwykle wrażliwi na kwestie wychowania i propagowania odpowiednich postaw, przygotowali aplikacje, dzięki którym dowiemy się, jak wygląda praca archeologa od kuchni. Znaczy, będziemy od początku do końca uczestniczyli w procesie wydobywania i odkrywania zabytku. Fajna sprawa, tajemnice każdy lubi. And I think the possibilities will be really great in the future to use a cooperation with ferry lines and other ways of traveling. And also use internet as a means to make people know more about the sites before they visit them. So you get really inquisitive visitors asking questions already when they come. That is really important. Wszystkie osoby zainteresowane naszym projektem zapraszamy na media społecznościowe, a także na naszą stronę archeobalt.eu.